Szanowni Państwo, zaczynamy. Mamy kworum, więc otwieram porządek obrad. Witam Państwa serdecznie, Państwa ministrów, Państwa posłów. Zaczynamy od punktu pierwszego. Rozpatrzenie w trybie artykułu 8 ustępu 2 ustawy z dnia 8 października 2010 roku wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie... Wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie dodania naruszenia unijnych środków Unii Greczy ograniczających do dziedzin przestępczości określonych w artykule 83 ustępu 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, KON 2022-247 wersja ostateczna i odnoszącego się do niego projektu stanowiska rządu RP. Rząd reprezentuje pan minister Sebastian Kaleta. Bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję, panie przewodniczący, wysoka komisjo. Rozpatrywany dzisiaj projekt stanowiska Rzeczpospolitej Polskiej dotyczy decyzji Rady mającej na celu dodanie naruszenia unijnych środków ograniczających do kategorii tzw. europrzestępstw, czyli za pomijanie sankcji, które Unia Europejska nakłada, określonych w artykule 83 ust. 1 akapit 2 TFUE. Wskazany przepis stanowi podstawę do ustanowienia w ramach Unii Europejskiej norm minimalnych odnoszących się do definicji przestępstw oraz sankcji dotyczących obszarów szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym wymagającej wspólnego sposobu zwalczania. Aktualnie naruszenie unijnych środków ograniczających nie należy do kategorii przestępczości określonej w tym artykule, który obejmuje m.in. terroryzm, handel ludźmi oraz przestępczość zorganizowaną, co uniemożliwia przyjęcie przez Unię Europejską jednolitej polityki zwalczania tego typu przestępstw. Bezprecedensowe co do skali politycznej i ekonomicznej sankcje nakładane przez Unię Europejską wobec Rosji i Białorusi wymagają, aby w całej Unii Europejskiej w podobny sposób penalizować ich obchodzenie. Obecnie w Unii Europejskiej działa ponad 40 reżimów środków ograniczających, jednak kary za ich naruszanie nie są w Unii jednolite. Część państw członkowskich przewiduje jedynie kary o charakterze administracyjnym za naruszenie sankcji unijnych. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera przyjęcie przedmiotowej decyzji, uznając, że jednolite sankcje za naruszenie środków ograniczających zapewniają skuteczną realizację polityki Unii w zakresie bezpieczeństwa i utrzymania międzynarodowego pokoju. Warunkiem efektywności sankcji jest bowiem ich nieuchronność, dlatego za konieczne uznaje się wszelkie działania mające na celu zapewnienie organom ścigania i organom sądowym odpowiednich narzędzi umożliwiających ich bezwzględne egzekwowanie, a także skuteczną penalizację wszystkich wykrytych przypadków uchylania się od środków ograniczających. W celu przyjęcia przedmiotowej decyzji Rada stanowić będzie jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Planowe przyjęcie decyzji poprzez głosowanie nastąpić ma jesienią 2022 roku. Dotychczas wszystkie państwa członkowskie wyraziły wstępnie pozytywne stanowisko. Następstwem powyższej propozycji jest umożliwienie przyjęcia w kolejnym etapie dyrektywy w sprawie sankcji karnych za naruszenie unijnych środków ograniczających, której celem byłoby właśnie ujednolicenie przepisów państw członkowskich w tym zakresie. Projekt dyrektywy zostanie przedstawiony niezwłocznie po przyjęciu decyzji o rozszerzeniu katalogu artykułu 83 ust. 1 TFUE. Jeszcze gwoli krótkiego komentarza dodatkowego. Pomijanie sankcji dzisiaj, tak jak wspomniałem, jest różnie uregulowane w państwach członkowskich i w tym przypadku, pomimo że widzieliśmy ze strony Komisji Europejskiej w ostatnich miesiącach kilkukrotnie próby obchodzenia artykułu 83, które pozwala stanowić normy minimalne dla niektórych przestępstw, ta procedura w tym przypadku jest zachowana, więc jak najbardziej rząd stoi na stanowisku, że ta inicjatywa winna być poparta. Tutaj mogą pojawić się pytania dotyczące, czy przesłanki z artykułu 83 są spełnione, czyli przede wszystkim transgraniczność. Jasnym jest, że może dochodzić do sytuacji, że w państwie, które penalizuje obchodzenie sankcji unijnych, osoby, które je obchodzą, mogą udawać się do innych państw, na przykład przenosząc tam swoje aktywa, czy w inny sposób naruszając te sankcje, a państwo inne, członkowskie, może w bardziej pobłażliwy sposób traktować naruszenie tych sankcji, co uniemożliwiłoby tym państwom członkowskim, takim na przykład jak Polska, które przepisy karne w tym zakresie wprowadziła, skuteczne egzekwowanie polityki karnej, więc jak najbardziej akurat ta propozycja ujednolicenia norm minimalnych prawa karnego jest słuszna, zasadna i też należy zwrócić uwagę na dosyć szybkie procedowanie tego dokumentu. Dziękuję.
Dziękuję, panie ministrze. Posłem sprawozdawcą jest pan poseł Tadeusz Cymański. Bardzo proszę. Jest oczywiście, panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni goście. Temat, który w tej chwili omawiamy, jest właściwie początkiem pewnego procesu, o wiele ciekawsze i chyba bardziej no, decydująca będzie dyrektywa, która ma na końcu tego etapu wejść w życie. Sprawa jest wyjątkowa pod kątem okoliczności, bo jest związana bezpośrednio z wojną. Zresztą w materiałach, które otrzymaliśmy, tutaj należy podkreślić szybkie, bardzo szybkie, czasami z obciążeniami z tego płynącymi decyzje, jakie nasz kraj podejmował. W szczególności chodzi o ustawę, którą podjęliśmy kilka miesięcy temu. Przepraszam, to nie są z tą sprawą związane telefony. W każdym bądź razie, żeby też się nie rozgadywać, bo pan minister wyczerpująco przedstawił i podkreślił również w praktyce, na czym polega pewien problem uciekania, unikania, uchylania się, korzystania z tego, że regulacje, o których mówimy, które chcemy dopiąć, nie są zestandaryzowane na terenie całej Unii, tylko łączne, ścisłe i dodam słowo szczelne działanie może być skuteczne. Zakładamy przy tym, że konflikt, właściwie nie konflikt, tylko wojna, okrutna wojna, może i się toczyć. Trzeba założenia przyjmować również i takie. Dlatego w tej sytuacji chyba tu wątpliwości nikt nie ma wśród autorów. Wszystkie państwa, jak słyszeliśmy przed chwilą. Tu jest wyjątek, który przykuł uwagę, ale to już ciekawostka bardziej. Dlaczego jest tak sproponowana decyzja skierowana do wszystkich spoza Danii i Irlandii, które nie uczestniczą i nie będą nimi związane. To interesujące, nie wiem, to już bardziej ciekawą no, powoduje, ale gdyby, to myślę, że wydaje, że nie jeden by się tym zaciekawił, dlaczego tak jest, bo to jest jeden obszar, prawda? Tyle i aż tyle. Myślę, że to jest też taki powód, który pokazuje, że w sprawach naprawdę, no, które nie wzbudzą kontrowersji, jako państwo jesteśmy zawsze zdeterminowani i dajemy przykład działania pragmatycznego, szybkiego i skutecznego. Dla komisji, gdyby jakimś cudem ktoś miał wątpliwości, to musimy powiedzieć, że jutro mija termin do 22, to pojutrze właściwie naszej opinii, bo gdybyśmy dzisiaj się zawahali, to byśmy musieli, pan przewodniczący, jeszcze raz zwołać komisję i myślę, że do takiego scenariusza nie dojdzie. I tą nadzieją się swoją wypowiedź kończę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Panie ministrze, to jest dobre pytanie, które postawił pan poseł Cymański, jeżeli chodzi o Irlandię i Danię. Z czego to wynika, z jakich regulacji prawnych i czy w związku z tym może dojść do scenariusza, gdzie te podmioty, które chcą unikać sankcji, szczególnie gospodarcze, po prostu będą przenosić swoją siedzibę do tychże państw? Dania oraz Irlandia w zakresie polityki karnej. Dania oraz Irlandia w zakresie polityki karnej, Dania szerzej co do całej polityki, jeśli chodzi o sprawiedliwość objętej traktatami, na mocy traktatów wyłączyły swoje uczestnictwo w tych dziedzinach, w których może być współpraca na poziomie Unii Europejskiej. Natomiast nie wyłączenie ich generalne nie stoi na przeszkodzie, żeby te państwa przystąpiły do tego mechanizmu mocą jakby swojego oświadczenia, więc to będzie decyzja tych państw, czy do tego elementu polityki karnej przystąpią. Ale rzeczywiście nie muszą, bo no to są, co jeśli, to wynika z traktatu. Co jeśli nie przystąpią? Czy państwo rozważacie taki scenariusz? Jeśli te państwa nie przystąpiłyby do tego mechanizmu, to wówczas dyrektywa, która byłaby przyjęta w następstwie przyjęcia tej decyzji, nie zobowiązywałaby tych państw do wprowadzenia tych norm prawa karnego. To, co te państwa by w tym zakresie czyniły, czyniłyby wyłącznie na podstawie swoich samodzielnych, suwerennych decyzji i krótko mówiąc, Unia Europejska nie miałaby żadnych narzędzi, by te państwa do tego przymusić, gdyby nie zdecydowały się na wprowadzenie takich narzędzi. Równie dobrze można sobie wyobrazić, że nie przystąpiło do tej decyzji, nie są związane dyrektywą, ale te przepisy uchwalają samoistnie, być może w innym brzmieniu, nawet ostrzejszym niż przewiduje dyrektywa. To też jest przecież w tym przypadku akurat dopuszczalne. W
przeciwieństwie do niektórych zobowiązań wyłączających Polskę, jak protokół tzw. brytyjski, to te wyłączenia, które zagwarantowały sobie Dania oraz Irlandia, są w Unii Europejskiej szanowane. Ja to doskonale rozumiem, panie ministrze. Tutaj pan minister bardzo jasno te kwestie wyjaśnił. Tylko ja pytałem nieco o inną rzecz. To znaczy, jeżeli oni nie przystąpią do tego, do tej procedury, do tego instrumentu prawnego skonsolidowanego, ujednoliconego, to czy rozważany jest w Radzie Europejskiej, czy w jakichś innych gremiach, czy może po prostu w polskim rządzie, jakie to może mieć skutki, czy rzeczywiście to może być jakiś istotny wyłom w zakresie tych sankcji, czy te podmioty, które chcą omijać sankcje, mogłyby to skutecznie wykorzystać? W tym przypadku, gdyby te państwa nie zdecydowały się na wejście do tego mechanizmu lub wprowadzenia samoistnych regulacji, ich status względem respektowania tych sankcji u nich na polu polityki karnej byłby taki, jakby to były państwa trzecie, a nie państwa Unii Europejskiej. Czyli jeśli państwa trzecie nie respektują, nie wprowadzają swoich sankcji analogicznych do sankcji Unii Europejskiej, to na przykład nie karają za omijanie tych sankcji, a przystępują do sankcji, to wówczas to odnosiłoby taki skutek. Nie mam informacji na temat tego, jakie jest stanowisko tych rządów w toku prac, w toku rozmów na poziomie Unii Europejskiej. Niemniej faktycznie taki skutek może hipotetycznie zaistnieć, bo te państwa są mocą traktatu wyłączone z tych polityk i one same decydują, czy przystępują, czy realizują konkretne narzędzia. A jednocześnie miałyby te podmioty dostęp do wspólnego rynku. Tak, oczywiście. Okay. No więc tutaj, panie ministrze, bardzo prosimy o to, abyście państwo też w ramach tych rozmów mocno zabiegali, czy też przedstawili nam, członkom komisji później, jakie stanowisko rzeczywiście jest w tej sprawie, no bo rozumiem, że nie podlegają, nie są zobligowane te kraje do tego, żeby wejść ex lege, ale chcielibyśmy wiedzieć, jakie jest ich stanowisko, czy rzeczywiście tutaj ten kłopot może się pojawić i będziemy musieli później go omawiać. To już wolelibyśmy być pewnie przygotowani do tego, czy to może być przedmiot przyszłych naszych spotkań w ramach komisji, czy też nie. I przy okazji, panie ministrze, przy tym wątku należy zawrzeć na wątek poboczny, który tak sygnalizuje tylko państwu, żebyście być może zaczęli przygotowywania do tej kwestii, ale chcielibyśmy, czy chciałbym wprowadzić tutaj w toku prac komisji również posiedzenie we wrześniu bądź też w październiku, które dotyczyłoby właśnie omijania sankcji wśród państw Unii Europejskiej, ale nie od strony tych podmiotów prywatnych, tylko bardziej ze strony państw. I nie mam na myśli tylko tych sankcji, które teraz są nakładane, ale od kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, bo to przecież sankcje były wcześniej wprowadzane, a jak wiemy, szereg państw sankcje skutecznie niestety omijało. Więc chcielibyśmy tutaj otrzymać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, jako wydaje mi się właściwego, taką informację, jak te tematy później się potoczyły. To znaczy, czy te państwa rzeczywiście została wszczęta jakaś procedura naruszenia praworządności, czy doszło do jakiegoś ukarania tych państw, czy zostało jakieś śledztwo przeprowadzone i z iloma takimi wypadkami możemy mieć do czynienia, czy tutaj są jakieś oficjalne dane ze strony Unii. Więc tutaj bardzo, panie ministrze, proszę o to, abyście państwo byli przygotowani też na taką debatę, dyskusję i przedstawili nam w toku prac komisji informacje na ten temat. Panie przewodniczący, co do stanowisk Irlandii oraz Danii pisemnie w kontakcie ze stałym przedstawicielstwem przekażemy informacje na temat wyrażanych oficjalnie stanowisk przez te państwa. W zakresie egzekucji sankcji tutaj właściwe jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z tego, co my wiemy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to komisarz Reinders w Komisji Europejskiej ten proces z poziomu Unii miałby koordynować, natomiast szczegółowe dane we współpracy obu ministerstw z pewnością będziemy w stanie przekazać, jeśli oczywiście Komisja Europejska je przekaże państwom członkowskim, ponieważ tutaj jest od tego zależne, czy będzie możliwość uzyskania takich informacji, a
Ewentualnie, gdyby było takie oczekiwanie komisji, to formalnie okazja do zgłoszenia takiego wniosku o przedstawienie sprawozdania przez Komisję Europejską byłoby możliwe podczas październikowej Rady Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, która jest planowana, Rada jest planowana na październik, więc wówczas Polska mogłaby ewentualnie taki wniosek o wprowadzenie do porządku obrad takiego punktu wprowadzić. Na ten moment, z tego co mi wiadomo, prezydencja czeska, która proceduje kilka dokumentów generalnie dotyczących wsparcia, może być inaczej, przeciwdziałania agresji Rosji na Ukrainę w zakresie objętym pracami tej Rady i między innymi ten dokument, i tutaj też od prezydencji czeskiej zależałoby, czy taki punkt zostałby wówczas wprowadzony, i dopiero następczo komisja byłaby zobligowana do przedstawienia takiej informacji. No to cieszę się, że sobie to wyjaśniliśmy. Cieszę się, że też jest z nami pan minister Poborzy, bo to też, jak słychać, jest aktualny adresat, właściwy adresat również przyszłego posiedzenia komisji w tym zakresie. No w takim razie, biorąc pod uwagę to, że w październiku będzie Rada, myślę, że we wrześniu pochylimy się nad tym tematem. To po prostu mówię państwu nieco wcześniej, żebyście państwo mogli się przygotować. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania co do tego punktu? Nie widzę pytań, więc zamykam dyskusję i Szanowni Państwo, pozwalam sobie Państwu zaproponować konkluzję, że Komisja rozpatrzyła w trybie artykułu 8 ustępu 2 ustawy z dnia 8 października 2010 roku dokument Zygnaturze.com 247, wersja ostateczna i odnoszący się do niego projekt stanowiska Rzeczypospolitej. Komisja podzieliła stanowisko rządu. Czy jest sprzeciw wobec takiej konkluzji? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 1. Dziękuję panie ministrze. Przechodzimy do punktu 3, punktu 2, czyli rozpatrzenia w trybie artykułu 7 ustępu 4 ustawy z dnia 8 października 2010 roku wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi, wersja przekształcona, KOM 2022-650, wersja ostateczna, i odnoszącego się do niego projektu stanowiska rządu RP. Panie ministrze, bardzo proszę. W takim trybie ekstraordynarnym, bo pan poseł jest sprawozdawcą do tego. W trybie usprawnienia naszych prac. Proponuję, panie przewodniczący, po konsultacji także z panem ministrem, abyśmy punkt 2 i 3 rozpatrywali łącznie, dlatego że obie te propozycje zmian w legislacji europejskiej są ujęte w jednym pakiecie i byłoby sensowne, abyśmy mówili o nich łącznie, a nie rozdzielnie. Dziękuję. Czy jest sprzeciw wobec tej propozycji? Pan minister wyraża, pan poseł Cymański wyraża sprzeciw? Nie, że nie wyraża pan sprzeciw. Dobrze. Misja się powiodła. Więc szanowni państwo, punkt 2 rozpatrzymy wspólnie z punktem 3, który brzmi następująco. Rozpatrzenie w trybie artykułu 7 ustępu 4 ustawy z dnia 8 października 2010 roku wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim, wersja przekształcona, KOM 2022-655, wersja ostateczna, i odnoszącego się do niego projektu stanowiska rządu RP. Tutaj również prezentował będzie ten punkt pan minister Poborzy, a sprawozdawcą będzie pan poseł Zwiewka. Więc panie ministrze, może od pana zacznę, czy, no bardzo proszę, tutaj uzupełnić ten drugi punkt o ten trzeci. Panie przewodniczący, szanowni państwo, istotnie bardzo dziękuję po konsultacjach za wniosek pana posła sprawozdawcy. Istotnie
nawet nie dość, że w jednym dokumencie sprawy ujęte, obie dotyczą także merytorycznie jednego zakresu, jakim jest migracja legalna. W związku z tym jak najbardziej zasadne jest to, abyśmy łącznie nie tylko ze względu na przyspieszenie prac naszej komisji, ale i ze względów merytorycznych i takich formalnych, zasadne wydaje się, że byśmy omówili to łącznie. Ja mam dziś tę przyjemność w zastępstwie ministra Grodzyckiego, który jest najczęściej państwa gościem na tej komisji, sprawę przedstawić. Jeśli chodzi o stanowisko rządu do dokumentu KOM z 2022 roku 650, zostało przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich w trybie obiegowym w dniu 5 lipca. Jeśli chodzi o takie wstępne kwestie, które chciałbym na początku wymienić. Po pierwsze, trzeba powiedzieć jednoznacznie, że nie dostrzegamy istotnej potrzeby jakiejś pogłębionej rewizji dyrektywy Rady z 2003 roku 109 na WE z dnia 25 listopada 2003 roku dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi. Dlaczego? Sama skala zjawiska wnioskowania w Polsce o status rezydenta długoterminowego nie jest duża. W 2021 roku złożono takich wniosków 9113, w tym celu 4952 rozpatrzono pozytywnie, a dotychczas w bieżącym roku tych wniosków o status rezydenta długoterminowego złożono 6311, z czego 3598 rozpatrzono pozytywnie. Za zasadny natomiast cel przekształcenia dyrektywy uważamy stworzenie takiego bardziej skutecznego, spójnego, sprawiedliwego systemu uzyskiwania statusu rezydenta długoterminowego. System ten powinien być kluczowym narzędziem do promowania integracji obywateli krajów spoza Unii Europejskiej, którzy osiedlili się legalnie i na stałe w Unii. Za taki element pozytywny uznajemy wprowadzenie dla obywateli państw trzecich rozważających stały pobyt w Unii Europejskiej szeregu ułatwień, aby mogli ten status rezydenta nabyć, zwłaszcza możliwość kumulowania pobytu w różnych państwach. No to pozwoliłoby, byłoby takim czynnikiem zachęcającym do tego, aby Unia była wyborem destynacji stałego pobytu dla pracowników o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach oraz dla Panowie, przepraszam, panowie, dajmy panu ministrowi dokończyć. Jeśli chodzi o taki drugi pozytywny aspekt, uznalibyśmy wprowadzenie do dyrektywy środków służących zapobieganiu nadużyciom przy uzyskiwaniu statusu rezydenta unijnego, w tym w odniesieniu do wymogu pobytu, wzmożenie kontroli jego przebiegu, co jest istotne zwłaszcza w przypadku inwestorów, jako że wymogiem dla udzielenia tytułu pobytowego nie był zamiar jakiejś fizycznej obecności. Natomiast za takie elementy dyskusyjne uznalibyśmy, czyli te, które no, będą podlegały negocjacjom. Pamiętajmy, że to jest dopiero przecież początkowy etap tych negocjacji, więc samych negocjacji półtora roku pewnie, może trochę krócej, ale za dyskusyjne kwestie zmiany mające na celu zapewnienie konkurencyjności zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego względem zezwoleń krajowych o charakterze bezterminowym, a zwłaszcza zakaz stosowania wobec cudzoziemców ubiegających się o tytuł rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej bardziej restrykcyjnych wymogów odnośnie źródeł dochodu i wymagań dotyczących integracji niż w przypadku cudzoziemców ubiegających się o krajowe zezwolenie na pobyt stały. I może drugi z takich ważniejszych to nasze wątpliwości również wzbudza kwestia związana z automatycznym udzielaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej dzieciom rezydentów długoterminowych. Nasza obawa dotyczy zwłaszcza dzieci przysposobionych na terytorium państwa członkowskiego, co ma odbywać się bez postępowania sprawdzającego. Istnieje bowiem ryzyko, że może to wpłynąć na zwiększenie liczby małoletnich cudzoziemców poddawanych procesowi adopcyjnemu bez uprzedniej nielegalnej migracji. Jeśli chodzi o konkluzję w tym fragmencie, to
rozumiemy jako państwo, jako rząd konieczność nowelizowania dyrektywy w sprawie rezydentów długoterminowych i generalnie nie sprzeciwiamy się podjęciu takiego kroku, a te elementy w naszej ocenie dyskusyjne, które budzą jakieś wątpliwości, no wiemy, że będą podlegały długim negocjacjom na poziomie technicznym, ekspertów, radców, na forum grup roboczych w Radzie Unii, więc wszystko to jeszcze przed nami. Płynnie przechodząc do właśnie tego drugiego punktu, który traktujemy łącznie i z uwagi na to, co powiedziałem na wstępie, tu również rozumiemy potrzebę usprawnienia procedur i popieramy ulepszenie niektórych aspektów dyrektywy w celu zwiększenia atrakcyjności Unii Europejskiej i zmniejszenia niedoboru pracowników. Natomiast rząd widzi obszary, gdzie niezbędne będzie podjęcie pogłębionych negocjacji w celu zapewnienia możliwie pełnej spójności ostatecznego kształtu proponowanych zmian z rozwiązaniami funkcjonującymi na gruncie krajowym. W opinii rządu pozytywnie należy odnieść się do możliwości zatrudnienia posiadacza jednego zezwolenia na pracę innego niż pierwszy pracodawca, z którym posiadacz zawarł umowę o pracę. Takie rozwiązanie funkcjonuje w polskich przepisach prawa, jak również do umożliwienia obywatelom państw trzecich, którzy pracują na podstawie wizy przez okres powyżej 6 miesięcy do pobierania świadczeń rodzinnych. Jednocześnie rząd będzie dążył, aby na odpowiednich forach grup roboczych będziemy dążyli do zmiany proponowanego motywu 24 dyrektywy i wykluczenia z zabezpieczenia społecznego członków rodziny pracownika, którzy przebywają w państwie trzecim. Wątpliwości rządu budzi także zasadność rozszerzenia zakresu podmiotowego dyrektywy na obywateli państw trzecich korzystających z ochrony zgodnie z prawem krajowym, jak również możliwość składania wniosku o jedno zezwolenie z państwa trzeciego lub innego państwa członkowskiego. Będziemy także zmierzali do skrócenia projektowanego okresu co najmniej 3 miesięcy, w którym jedno zezwolenie nie może zostać cofnięte z uwagi na bezrobocie jego posiadacza. Okres ten jest zbyt długi. Z jednej strony taka osoba może pozostać bez środków do życia ze względu na okresy kwalifikujące do zasiłków dla bezrobotnych, a z drugiej istnieje zagrożenie, że cudzoziemiec podejmie pracę poza systemem fiskalnym, czyli mówiąc językiem potocznym, na czarno. A może ostatni, tak, ostatnia jeszcze kwestia. Będziemy także zabiegali w tych negocjacjach o doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku ustanowienia skutecznych, proporcjonalnych i zniechęcających kar dla pracodawców za naruszenia przepisów krajowych, jak i przepisów dotyczących naruszenia równego traktowania. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie ministrze. Pan poseł Zwiewka jako sprawozdawca do obu punktów. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję, panie ministrze, za przedstawienie najbardziej istotnych elementów związanych z obiema propozycjami zmian przekształceniowych, dotyczących kwestii istotnej, bo dotyczących kwestii legalnej migracji, która z punktu widzenia interesu państw członkowskich Unii Europejskiej i Unii jako całości stanowi niezwykle ważny element, szczególnie w aspekcie gospodarczym. Nie ukrywamy, że braki na rynku pracy, oczywiście one są w różnych okresach o różnym natężeniu, ale jednak na terytorium Unii Europejskiej występują. Stąd konieczność pozyskiwania zarówno talentów, jak i specjalistów w danych dziedzinach wydaje się być czymś bardzo koniecznym ze względu na funkcjonowanie i konkurencyjność europejskiej gospodarki. I tutaj dochodzimy do takiego momentu, który jest dla mnie zawsze najbardziej istotny, czyli regulując te kwestie na poziomie czy krajowym, czy też wspólnotowym, staramy się pogodzić ten interes gospodarczy, interes ekonomiczny z jednej strony z ochroną praw obywateli poszczególnych państw członkowskich czy obywateli Unii Europejskiej z drugiej strony. Dlatego popieram te zastrzeżenia, które rząd polski
składa, czy będzie składał w czasie negocjacji odnośnie różnego rodzaju nowych propozycji związanych, tak jak pan minister wspomniał, chociażby z uznawaniem pobytu dzieci, tutaj dodam, dzieci urodzonych w kraju członkowskim. Nie tych, które mogłyby być ewentualnie przywiezione z kraju trzeciego, z kraju pochodzenia najczęściej danej osoby migrującej. Zagrożeniem natomiast wielkim jest ewentualne wprowadzenie przepisu o dzieciach przysposobionych i tutaj rzeczywiście należy zwrócić na to szczególną uwagę. To, co moim zdaniem wymagałoby przemyślenia po naszej stronie krajowej, to jest kwestia prowadzenia przez wyspecjalizowany organ państwa, instytucję państwową, stałej analizy potrzeb rynku pracy. Dlatego, że państwo podają w swoim uzasadnieniu opinii rządu Rzeczypospolitej, że terminy nie mogą być skrócone przy podejmowaniu decyzji z uwagi na konieczność przeprowadzenia takiej analizy. No ta analiza powinna być dostępna w sposób taki, no powiedzmy sobie ad hoc, dlatego że tylko wtedy mamy możliwość kontrolowania autentycznych potrzeb naszego rynku pracy i podejmowania decyzji odnośnie wydawania jednolitych zezwoleń. Problem być może w skali Polski nie jest aż tak bardzo istotny w kontekście tych liczb, które pan minister przytoczył za rok ubiegły i za rok bieżący osób składających wnioski. Natomiast w skali Unii Europejskiej jest to problem, który rzeczywiście no, ma ważącą rolę. Oczywiście jako Polska nie jesteśmy jeszcze zbyt konkurencyjną gospodarką w stosunku do niemieckiej, do beneluksowych, francuskich czy nawet włosko-hiszpańskich. Ale w przyszłości zapewne takim krajem też się staniemy. Warto jednak mieć świadomość, że dzisiaj na ogólną liczbę około 24 milionów legalnych migrantów przebywających na terytorium Unii Europejskiej, 10 milionów stanowią rezydenci długoterminowi. Czyli to nie jest taka bagatelna liczba i stąd regulowanie ich przemieszczania się chociażby pomiędzy państwami członkowskimi, czy też możliwości ubiegania się o rezydencję długoterminową dzięki kumulowaniu czasu pobytu w różnych państwach członkowskich, by uzyskać ten 5-letni wymóg przebywania legalnego na terytorium Unii Europejskiej, by móc taką długoterminową rezydenturę otrzymać, wydaje się być bardzo sensowny. Finalizując, chciałbym zarekomendować, aby komisja przyjęła i pozytywnie odniosła się do przedłożonej przez polski rząd i pana ministra w jego imieniu propozycji co do dalszego stanowiska Polski w prowadzonych negocjacjach. Dziękuję. Dziękuję panie pośle i słowo też mojego komentarza otwierając dyskusję. No, Polska mam wrażenie, że tutaj pełni szczególną rolę. Szczególna odpowiedzialność na nas ciąży jako tego litera Europy Środkowej, Europy Wschodniej. Nie mamy tego obciążenia, które mają państwa zachodu migracyjnego, ale też po prostu elektoratów, które są ogromne i które również głosują, o które trzeba zabiegać. W związku z czym często, aby znaleźć ten złoty środek i zdrowy rozsądek, to my powinniśmy być tak naprawdę języczkiem uwagi, bo nie mamy tych obciążeń. Dlatego myślę, że jak poniekąd wyraził to mam wrażenie pan poseł Zbiewka, tutaj rząd i ministerstwo, pan minister może tutaj liczyć na duże wsparcie w razie czego ze strony komisji, gdyby była taka potrzeba też wsparcia stanowiska rządu, również w postaci jakiejś opinii Komisji do Spraw Unii Europejskiej, czy w jakiejś innej na forum publicznym, to myślę, że z uwagi na wagę sprawy, jej złożoność, to wydaje mi się, że byłaby tu szansa też na to, aby ponad podziałami nasza komisja tutaj stanowisko w sposób jeszcze bardziej jakby wysublimowany, dodatkowy wsparła. Więc chciałem to, panie ministrze, zaznaczyć dodatkowo. Czy są jakieś pytania, czy jakieś głosy w dyskusji?
Jeśli nie, to bardzo Państwu dziękuję za tę krótką dyskusję i chciałbym zaproponować, że konkluzję z tej dyskusji, że komisja podzieliła stanowisko rządu, jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że taka zgoda jest, nie słyszę sprzeciwu, w związku z czym zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję panie ministrze, dziękuję państwu za dzisiejsze posiedzenie.